Kochani, no witam serdecznie, drugi mieczyk. Jesteśmy cały czas, słuchajcie, w Wrocław Trophy, pola marsowe Padereckiego we Wrocławiu. Zobaczcie, taki piękny Eurosporting, ale nie pisze, która to edycja. Natomiast czas tak szybko leci, że już nie pamiętam, czy to czwarta, czy piąta, czy szósta, który to nasz udział. Natomiast pogoda dzisiaj, jak zwykle na Wrocław Trophy, zaczyna się lato. Cieszymy się naszymi rywalami, w tej chwili ekipa z Norwegii. Myślę, że u nich tak ciepło nie jest, co zimniej trochę, to pogoda z nami. Ale tak naprawdę musimy ciężko popracować. Słuchajcie, jak to było? FK Tundra? FC Tundra, FC Tundra, kochani, z Norwegii. Do krzyku, raz, dwa, raz, dawaj się, Robert, tak. Chodźcie szybciutko. Kochani, no przed nami drugi meczyk, pierwszy z Olimpii Wrocław. Przypominam, wygrywamy 6-0. Natomiast co się rzuca? Bardzo wysoka ekipa. Bardzo wysoka, słuchajcie. Może to być meczyk, kochani, stykowy. Nasiu, zobaczymy, jak bardzo agresywnie właśnie będzie ekipa grała, bo jeżeli się okaże, że będą Wikingowie mocno tutaj pracować ciałem, to my odpuścimy to granie. Słuchajcie, aha, jest ciekawostka, numer 10 Gudek na boisku, kochani, natomiast to wielki eksperyment na kilka chwil, dosłownie wchodzi na murawę. Myślę, że no, zaraz zobaczymy, kochani, czy da Gudek radę tutaj coś drużynie dołożyć. Jeżeli nie, będzie to bardzo taki incydentalny pobyt Gudka na dzisiejszych zawodach, dlatego że wszedł gwoździk tutaj na wysokości biodra, kochani, i to bardzo dziwna kontuzja, bo nie z siły, nie. Brawo, proszę bardzo, jeszcze ładnie, jaką tutaj, słuchajcie, asystę z główki, patrzcie, Eryk, świetnie, brawo. W każdym razie, kochani, uraz mamy mięśniowy Gudka, nie z uderzenia, nie z treningu, tylko z wejścia do zimnej wody, rozgrzane ciało, kochani, wskoczyła igła i nie puszcza. Takie rzeczy też się zdarzają, słuchajcie, chociaż nam pierwszy raz, no ale to trzeba mieć wielkiego pecha. Gudkowi się to trafiło, słuchajcie, na same nasze piłkarskie święto Wrocław Trophy. Natomiast w tej chwili, zobaczcie, żyjemy tam. Ja idę troszkę do drużyny, kochani, dlatego że tak widać, że ta przerwa między meczami była dosyć długa dla nas i... Patrzcie. Brawo, Karina. Super, Kari, brawo! Ale od tyłu bardziej, Karinko, super. Dobra, próbujemy. Bardzo żywy bramkarz, kochani. Dużo emocji w tym meczu przed nami. 40 minut. Proszę cię od linii, odejdź stąd, jest tyle miejsca tutaj, że odejdź od linii, ktoś na ciebie biegnie, będzie problem. Oj! No jak, podkaczył ją. Ginej, czekaj, sędzia musi pozwolić. No tak. Już chodź.
Szymuś, do tyłu. Zinek za ciebie. Kari do boku. Tak. Czy ty chcesz na lewą, Szymek? Łukasz. Dogadaj się szybkie, bo że Łukasz, Szymek na lewo. Pójdziesz na lewo? Nie? Dobra. Słuchajcie, no w ten mecz boi się troszkę Nadia i Sabek wchodzić. No widać, że chłopaki tutaj jakby taryfy ulgowej nie zrobią. Gra rocznik 2-6. Słuchajcie, no powalić naszą Karinkę nie jest prosto, natomiast komuś tam się udało. Jeszcze chłopak z pretensjami, że no nic się nie stało. Widocznie bardzo taki żywszy ten futbol w Norwegii. Łukasz, ty trzymaj lewą! Gutek, jak tam? Nie miał za dużo piły Gucio, natomiast Bartuś, zaraz będziemy chyba jakieś ruchy robić. Jeszcze poczekamy, żeby tu się też jest do wejścia. Napij się, bądź na ustach. Patrz, no to kung fu jest! Paj sędziu, żeby oni nas tu nie uszkodzili! Brawo, Suseł! Brawo! Super! Do środka ktoś! Poszło, poszło, poszło! No. Muszę wam powiedzieć, meczek z serii, których nie lubię, taki dosyć brutalny, męski, technicznej gry tu nie ma. Jest to mecz, kochani, gdzie będziemy, widzę, dużo pracować. Myślę, że za chwileczkę będziemy musieli Gutkowi dać tutaj odpocząć, bo... Ach, nie przeszła ta piłka, kochani. Myślę, że jak gdzieś tam na piłkę, na strzał Gutek dostanie, może się mu udać coś tam ulepić, drużynie pomóc. Brawo! Brawo, Zinuś, super! Świetnie! Gutek, nie cofaj tak wysoko, przy ostatnim bądź, nie cofaj wysoko, bo ty nie pospieszy. Musisz gdzieś być w okolicach strzału. Brawo, świetnie! Brawo! Nie dużo braku. No fajna ta gra kombinacyjna, tylko tu ciężko się na tym gra, bo kępy straszne. No murawy mamy, kochani, powiedzmy średnie kęp no. Może nawet bardzo dużo kęp no, tak? Kęp no, kęp jest. Kęp no, kęp jest. Natomiast mimo wszystko, kochani, impreza naprawdę fajna, z wysokiego C. Natomiast no, widać, że ta część tutaj jest... Brawo, brawo, graj! To jest lecieć, czy odpoczywamy? Chodź, odpoczniesz troszkę, nie? Skakuj, idź do przodu. Zinek, na prawo! Skakuj tam do tyłu. Na 8 czy na 6? Trenerze, na 8 czy na 6? Ty na 6, Szymuś, przesuń 8, a Zinek na prawej. Kochani, epizod Gutka w tym meczu chyba za nami. No, nic nie zrobił, łzy są w oczach, kochani. Chce serduszko grać, natomiast nóżki odmawiają posłuszeństwa. No tak, kochani, czasami bywa. Trzymamy kciuki za szybki powrót i oby jak najrzadziej wam się takie doświadczenia trafiały. I! Ach, jak to... Brawo, Erik, jest! Brawo, Łapatka! Nie ma? To nie jest golu? Ludzie, myśmy już bramkę krzyknęli. No bardzo ładna akcja. Brawo, chłopcy, super, zaraz wejdzie. I tak gramy, spokojnie. Brawo, Eryku.
Wcale nie przeszkadzasz, Guciu. Parę ładnych piłek, trochę odbiorów ładnych. Presuj, presuj, rób! Brawo! Nie przyczeli, bo piątki to. Spalony tam niby przyczeli. Wcześniej. No płaczę, bo chcę grać, a boli nóżka kudełku. Wiesz, o co chodzi? No to po co takie pytanie? No płaczę. Smutno, kochani, troszkę. Zobaczymy, może... Słuchaj, no Łukasz nie ma tej lewej nóżki. Kari gotowa do zmiany? Czyli bardzo. Słuchajcie, no troszkę fizyczną grą tutaj nam ławkę wystraszyli rezerwowych, no ale no nic, musimy się tutaj przeciwstawić, no. Tym, taką ekipą, jaką mamy do dyspozycji, no Gutek wszedł, kochani, mówię, jest troszkę na łzach, troszkę rozgoryczony, że nie może pomóc drużynie tak, jakby chciał. Brawo! Musimy taką lagę grać, kochani, no przykro mi, ale tam fizycznie to my mamy małe szanse tutaj z dużą ekipą pogrania. Czy ktoś tu z chłopaków dał radę fizycznie sobie po pietrunkach? No wiesz, tam zależy to na koło trafia, tak, nie? Ale świetnie sobie radzę, naprawdę. Grajcie szerzej troszkę i do gwizdka! Tam jest 7 liniowy! Ale gwizdek przerywa! Łukasz na wysoko! Łukasz na wysoko jesteś! To jest kluczyk chyba. Przejdzie teraz, zaraz zrobimy ryszadę, tylko szybki leć na tamtą stronę. Ale mu spadła. On ręką gasił, panie sędzio. Zabrał ręką piłeczkę, szkoda, że tak się pan ustawił. Ta piłka przechodziła. No ale wszystkiego pan sędzia nie zobaczy, także pamiętajcie, kochani, że tak to wygląda. Weźcie moje 3x3. Czekaj, Kari, zaraz wejdziesz, czekaj chwileczkę.
Panie sędzio, zmiana! Karina! Pokojówki krzyczy. Karina! Eryczek! Po tym rożnym. Łukasz! Łukasz! Weź Eryka na sekundkę po tym rzucie rożnym. Eryk! Po tym rożnym odpocznij, rzuć go! Gary, czekaj chwilę! Gary, za Łukasza wejdziesz, Łukasz pójdziesz w środek! Pięknie! Zmiana teraz! Kari, chodźcie się ustaw, chodźcie Ryczku! Pięknie rzucone, brawo! Chodź odpocznij! Piątkę, śliczny rzut, brawo Eryk! Zrobiłeś super robotę! Ozia nie dała mi cię zmienić szybciej, bo akcja cały czas szła, brawo! Zmiany jak w hokeju! Rozumiem, okej. Okay. Eryczek szedł tam, Łukasz przeszedł. Dobra. Sebastian. Już przepraszam, schodzimy. Brawo, pięknie to rzuciłeś. A wiesz, że cię zmieniałem od minuty, ale Bozia jeszcze chciała, żebyś dała asystę. Dziękuję. Brawo, napij się, napij. Tak, Eryku, zaraz wracasz. W tym nie mamy za dużej ławki. Maluszki boją się trochę wchodzić. Jesteś najmniejszy maluszek, który się nie boi. Dajesz radę? No i super. Kopię trochę. Cała, cała! Strona! Daj! Patrz, Zina, Zina! Brawo! I! Aj! Super, Zinuś! Ładne było wszystko jak trzeba! Brawo, Piotr, w polu! Świetnie, pomóż! Piękna piła, brawo! Dobre, dobre było! Ustawia! Kochani, no trudna sytuacja, tutaj się drużyna cieszy, wygrywamy, Wucio płacze, trudna sytuacja naprawdę. Piękny turniej w cieniu troszkę takiej naszej smutnej, rodzinnej tutaj przygody. Tak jest, Bartę! O to chodzi, przerywa! Brawo, Kari! Siwy, troszkę spokojnie, nie bij tej naszej Kariny! To jak nie z przodu, to z tyłu ją teraz, ją piętą. Ja dlatego mu krzyczę. To Norwegowie, oni nie słyszą, ale chłopak no tak bardzo agresywnie tam pracuje. Opa, oj, oj, oj. Hap, hap, hap. Słuchajcie, no agresywna piłka norweska. Widać, że tam, kochani, troszkę chyba bardziej podwórkowo się gramy. Chcemy grać technicznie, ale no nie udaje się to. Natomiast w tej chwili Zinek będzie dorzucał ładną piłę, zobaczcie. A może spróbuję zawinąć. Około 25-30 metrów. Nie, jednak rzucone miękko. Oj. Chyba się zderzyli. Susełek, daj piątkę, daj piątkę, Susełek. Daj piątkę, zderzyliście się chyba bokiem. Daj piątkę, tak, bokiem się zderzyli głowami. Kogo? Słuchajcie, no mecz naprawdę z serii tych naprawdę mocnych. Eryczku, pij, regeneruj, bo... Tego się nie łapisz, łap się, kładź się. Zaraz wracamy. To Włosi tylko tak się kładą. Suski, teraz się położ. No, teraz się łap się, połóż się. Nie, gramy fair play, okej, okay, Susełku, jest okej. Okay. No, piątki przybite, chłop się obraził, wie. Piłka będzie chyba w rzucie sędziowskim, ale to oddajemy im tą piłkę. Dobra, już, już, ustawiamy się, żyjemy! Chcesz do boiska, czy jeszcze nie? Nie, okej. Okay. Nasia też na razie się nie palisz, tak? Zanim. Ty już gotowy, czy jeszcze nie? Igor, nie tak, jeszcze Igor, nie tak! Dobra, okej. Okay. Słuchaj, to jest piękne, patrz, oni sami czują. Mówią, że w drugiej połowie, wiesz, oni chcą... Teraz. Brawo! Jura, brawo! Brawo, Oskar! Brawo, Oskar! Super, yo! Kari, za wysoko troszkę grasz, kochanie, super! Ale ten siwy ci ucieka! Która to minuta meczu jest, powiedzcie? Bliżej! 18 dziś.
Zaraz koniec połowy. Zaraz koniec. To już w tym składzie dogramy, słuchajcie. Bartek bliżej. Ale ty auty rzuca. Brawo Zinuś. Jeszcze, jeszcze. Brawo, brawo. Świetnie. Brawo, Daniel! Brawo, Bartosz! Kaczarny, brawo, nie dajcie się patrz, macie trzech, ładnie! Piękna piła, brawo! Oj, nie umiem powiedzieć, odnieś się. Palił? Bartek? Palił. Dasz radę? Nie umiem, nie patrzyłem w ogóle za akcją. Brawo! I! Aj, Zineczek, dobre, dobre, dobre! Aut, 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 czarny, czarny! Bramkarz wybił, pan sędzio! Przecież bramkarz wybił, no jak ty? Dobra, jest, okej. Okay. Nie, przydajcie, pan sędziuje, tak widział, okej, okay, jest okej. Okay. Tak był ustawiony, tak widział. Dobra, gramy, gramy. Dobra, jest różnie, o to chodzi. Kari, przejdź na główkę wysoko, Oski. Oski, zostań, Oski. Bartek, asekuruj z tyłu. Karina idzie z Oskim, asekuruj tam. Przymuj, asekuruj ty. Karina próbuje z Oskim, no. Tak o, no. Tak jest. Bartek za nim, Bartek, Bartek. Dobra, jest. Dobra, chodźcie się na tak i brawo. Kochani, no nerwowy ten meczek, natomiast 1-0, uciekam do drużyny, troszkę przegadamy, bo w tym meczu naprawdę mamy czwórkę zmienników, ale tak sobie oni chcą grać, mecz jest ostry, silny, brawo dla was, słuchajcie, naprawdę, mocny ten meczek, zaraz do was wracam.